Dzień dobry, najmilsi. Jeśli jeszcze nie skończyliście, to zapewne niebawem zakończycie podczas lekcji omawianie epoki dwudziestolecia międzywojennego. Mówię tutaj oczywiście do tegorocznych maturzystów. I postanowiłam, że takim dobrym pomysłem na naszą dzisiejszą lekcję będzie krótkie omówienie najważniejszych zagadnień tej epoki, które mogłyby teoretycznie pojawić się na waszych klasówkach. Ja sama układam swoje sprawdziany, ale oczywiście też pozwoliłam sobie zajrzeć do różnego rodzaju wydawnictw do do sieci i popatrzeć na to, jakie pytania padają najczęściej. No i wyłonił się z tego dość ciekawy obraz, o którym chciałabym dzisiaj nieco z Wami porozmawiać, zaznaczyć pewne ważne elementy, które należy powtórzyć, no i oczywiście, aby taki sprawdzian nie tylko był zaliczony na ocenę co najmniej bardzo dobrą, ale również, żeby ta wiedza była przydatna później w czasie przygotowania do egzaminu maturalnego. A zatem epoka dwudziestolecia międzywojennego. Sama nazwa wskazuje, ramy czasowe tej epoki to 1918 rok, zakończenie wojny i oczywiście odzyskanie przez Polskę niepodległości, i rok 1939, a więc wybuch II wojny światowej. Innym istotnym wydarzeniem, które miało wpływ na losy świata, był wielki kryzys um, ekonomiczny z 1929 roku, który również wpłynął na nas, na Polaków. Jeśli chodzi o tę epokę pod względem artystycznym, to niezwykle bujnie rozwijały się tam różnorodne kierunki artystyczne, ale większość z nich cechowała się takim istotnym dążeniem do nowoczesności. Zanim jednak przejdę do kierunków artystycznych, to wspomnę co nieco o kierunkach w psychologii, jak również o kierunkach filozoficznych. Bo one miały bardzo duży wpływ na to, jak tworzyli na przykład pisarze okresu dwudziestolecia międzywojennego. Bo przecież w tym czasie, kochani, na pewno zetknęliście się z określeniem powieść psychologiczna, a zatem nie pozostaje to zupełnie bez związku z tym, co jest modne w dziedzinie filozofii, czy też z odkryciami, które wówczas były wyjątkowo świeże, jeśli chodzi o psychologię. A zatem, pragmatyzm. Moi drodzy, pierwszy taki istotny kierunek, behawioryzm, to bardziej w kierunku psychologii, jak również moi drodzy, fenomenologia, to już tak bardziej w kierunku filozofii. Może zacznijmy od tego ostatniego kierunku. Będę starała się tłumaczyć krótko, tak, żebyście pojęli sens. Edward Husserl, główny ojciec tej myśli filozoficznej, wskazywał, że aby. Poznać rzecz należy dążyć do fenomenu, czyli tak naprawdę, moi drodzy, do. Takich bezpośrednich elementów poznania. Co to znaczy, moi drodzy, że odrzucamy wszystkie schematy, że odrzucamy wszystkie jakieś, takie powiedziałabym, zdobyte wcześniej konstrukty myślowe ukształtowane, tylko oczywiście odrzucamy też eliminujemy wszelkie aspekty filozoficzne, tylko przychodzimy od razu bezpośrednio poprzez te dane, które poznajemy do wiedzy absolutnej, czyli do tego fenomenu. Z kolei pragmatyzm, proszę państwa, Williama Jamesa, to taka teoria, która zakładała, proszę państwa, moi drodzy, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda. Że wszystko to, co nam się prawdą wydaje, w istocie jest dostosowane do zaspokajania naszych ludzkich potrzeb, naszych potrzeb życiowych. No brzmi trochę, powiedziałbym, drastycznie, chociaż myślę, że jesteście już w tym wieku, że czasami sami się zastanawiacie, czy obiektywna prawda w ogóle istnieje. Każdy ma swoją. I, behawioryzm, proszę Państwa. No behawioryzm to jest taka teoria psychologiczna, która zakładała, moi drodzy, że um, no istoty takie jak my, ludzie, na przykład, um, jesteśmy tak naprawdę istotami, które zostały niejako wychowane na bazie instynktów. Behawioryzm, krótko mówiąc, zakładał, że człowiek nie ma duszy, tak naprawdę jest tylko uwarunkowany biologicznie instynktami i wyuczony pewnych zachowań. Zapewne kojarzycie Iwana Pawłowa i jego słynny eksperyment z psem, który po prawda, różnych próbach zaczął reagować tak fizjologicznie na dźwięk dzwonka, ponieważ ten kojarzył mu się z tym, że za moment będzie jadł. No właśnie, to jest ta teoria. Czy zgadzacie się z Pawłowem, że ludzie czasami zachowują się podobnie? Ale tak jak mówię, to jest w zasadzie sprzed 100 lat różnego rodzaju sposób myślenia filozoficznego, psychologicznego. Mamy w tym czasie bardzo modne nazwiska, a więc psychoanalityk, mistrz, który wskazywał, proszę państwa, na istnienie u nas podświadomości, której nie jesteśmy w stanie zupełnie kontrolować, czyli Zygmunt Freud i jego teoria góry lodowej, którą tłumaczyłam w innych odcinkach. Uczeń Karl Gustaf Jung, uczeń oczywiście. Freuda, który z kolei stworzył teorię archetypów, twierdząc, że dysponujemy czymś w rodzaju zbiorowej podświadomości i że nasze zachowania wynikają z zachowań wyuczonych jeszcze przez naszych przodków, tak jakby to gromadziło się w nas i czasami nie wiemy skąd. Skąd pisze się w nas wiedza na temat tego, jak się zachować, jak postąpić, to właśnie te archetypy tkwią w nas i odzywają się w poszczególnych momentach życia. Wreszcie mamy, proszę Państwa, Kreczmera, który z kolei stworzył taką teorię konstytucjonalizmu. I nie mam tu na myśli wcale teorii politycznej, ale psychologiczną. Jakby. Takie założenie, że ludzka osobowość, proszę państwa, wynika z naszej figury, z naszego jakby fizycznego wyglądu. Um, on wskazał na typy asteniczny, pikniczny, atletyczny, prawda? Sugerując się tutaj ma tu wysoki, tu gruby, tu chudy, tu większa głowa, tu nie będę się w to zagłębiać, proszę Państwa. Ale konkretnym typom, proszę, dzięki zresztą bardzo licznym badaniom i dokładnym pomiarom, to nie to, że on sobie tak wymyślił, e, dzięki tym informacjom, no na przykład stwierdził, że. Typ pikniczny, prawdopodobnie ja byłabym w jego mniemaniu tym typem piknicznym, bardziej ma skłonność do melancholii i depresji, z kolei typ ten atletyczny no, idzie jakby w kierunku takiej bardziej no, do, do poważniejszych chorób, prawda? no Trudno też zresztą weryfikować, która choroba jest mniej czy bardziej poważna. W każdym razie każdemu z tych typów przypisał określone skłonności i jednocześnie uważał, że w jakiś sposób ta nasza budowa ciała warunkuje choroby psychiczne. No, dzisiaj, oczywiście, wydaje się to trochę zabawne, ponieważ w swoich badaniach badacz w ogóle nie uwzględnił wieku jakby osób poddanych badaniom, z tego co oczywiście czytałam. Więc proszę Państwa, no do niczego dzisiaj tak naprawdę nie służą, ale jest to troszeczkę takie zabawne i trochę koszmarne, proszę Państwa, bo przecież nie za bardzo mamy wpływ na to, czy jesteśmy wysocy czy, czy niscy, czy bardziej rozwija się u nas, nie wiem, klatka piersiowa, czy, czy powiedzmy, mamy bardziej rozwinięte inne części ciała. No, właśnie. Ale jak widzicie, zainteresowanie tym tą kwestią psychologii kwestią właśnie podświadomości człowieka zainteresowanie także takim elan vital czy takim pędem życiowym a więc tak zwany intuicjonizm on były także bardzo żywe w literaturze prawda więc większą uwagę przykładana do tego co niejako podświadome co jeszcze niezbadane nie odkryte być może jakaś właśnie ta podświadomość zbiorowa niż to co jest oczywiste co bierzemy za prawdę no bo niekoniecznie to musi być oczywista prawda. No, i na tym tle moi drodzy, w dwudziestoleciu międzywojennym zaczynają wyróżniać się różne kierunki artystyczne. No, na przykład w Szwajcarii pojawia się taki kabaret Voltaire i pojawia się taki kierunek artystyczny, który zwie się dadaizm. Nazwa oczywiście nie jest przypadkowa, to są tak naprawdę pierwsze zbitki głosek, które wypowiada małe dziecko, dada na przykład. i tutaj proszę Państwa, dadaiści negowali całkowicie, można powiedzieć. Historię, tradycję. Chcieli, że tak powiem, pokazać, że język poezji to wcale nie musi być czymś ważnym, symbolicznym, nacechowanym jakimiś wartościami, tylko tak naprawdę chcieli stworzyć poezję, która w gruncie rzeczy jest bezsensem, jest bełkotem. Wyciągnąć słowa z kapelusza i ułożyć w dowolnej kolejności. I takie wychodziły właśnie zbitki czasami wyrazowo głoskowe niewiele znaczące ale to właśnie była taka ich forma negowania tradycji zresztą to nie było tak bardzo powiedziałabym groźne a wiele groźniejszy wydaje mi się program futurystów tutaj może niekoniecznie polskich futurystów bo futuryści w Polsce byli ale oni tak raczej słabo się zaznaczyli na tle innych grup artystycznych no z kolei moi drodzy futuryści e, chwalili brutalność. Nie tylko buntowali się przeciwko tradycji i chcieli spalenia wszelkiego rodzaju muzeów, e, pomników kultury, fascynowali się także techniką, byli bardzo żywiołowi, e, słynęli z licznych skandalicznych performansów. E, na przykład w Polsce wydawali też tak zwane jednodniówki, e, takie powiedziałabym gazetki, manifestujące ich twórczość, i jednocześnie e, nie brakowało w nich e, takich obrazoburczych tekstów. ale całkowicie też negowali ortografię i interpunkcję. Jeżeli możecie, zobaczcie sobie w internecie, jak wygląda ta jednotniówka futurystów, i jak Wam pójdzie czytanie tego e, tekstu pozbawionego właśnie tych dobrze Wam znanych już zasad ortograficznych, e, czy w ogóle zasad pisowni. Ale dlaczego powiedziałam, że byli groźniejsi? E, no bo wśród futurystów pojawiały się takie idee, tendencje faszystowskie. E, oni generalnie, no jeden właśnie z twórców stwierdził, że wojna jest jedyną higieną tego świata. No, dlatego to jest, powiedziałabym, raczej taki kierunek artystyczny trochę niebezpieczny. Ale mamy również ekspresjonizm. Być może znacie już ten kierunek artystyczny, bo pojawiał się w okresie młodej Polski. Pamiętajcie, że to jest ten kierunek, który niejako pozwala artyści jego, uwidocznić jego emocje. Emocje przeżycia. Wewnętrzne, jakieś stany. Jednocześnie ekspresjonizm cechuje się taką gwałtownością, namiętnością. Bardzo często w ekspresjonizmie pojawiają się na przykład sceny pełne grozy, jakiegoś udziwnienia, i ten nul artystyczny zaczyna przenikać także do kina. Oczywiście, jeszcze tego początkującego kina, ale właśnie wtedy pojawiają się na ekranie takie. W pełnym roku postaci, jakieś wampiry, tworzenia dziwnej maści, jest taka, taka duża, powiedziałabym, koncentracja na operowaniu cieniem, światłem, kontrastami. I e, jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe kierunki artystyczne, no to nie wolno Wam przed klasówką zapomnieć o kubizmie, chociażby dlatego, że jego najważniejszy reprezentant Pablo Picasso na pewno jest kojarzony przez wszystkich jego słynny obraz Panny Zawinionu, otóż e, przedstawiali oni tak naprawdę na swoich obrazach, np. przykład sylwetki ludzkie za pomocą brył geometrycznych. To bryła geometryczna była tym najważniejszym, e, powiedziałabym, Surowcem? Nie, to źle brzmi. Była najważniejszym konceptem w dziele sztuki. No i nadrealizm, inaczej surrealizm, bardzo istotny kierunek artystyczny, który przede wszystkim pozwalał odciąć rzeczywistość i skupić się artyście na własnych wizjach, snach, marzeniach sennych, dopuścić do głosu to, co jest nie wiem, wyobraźnią, swobodną grą skojarzeń, takie właśnie uwolnienie. Swojej wewnętrznej intuicji, swojej właśnie wewnętrznej wyobraźni, i dzięki temu powstawały niezwykłe obrazy, niesamowite, które nawet maturzyści na maturze ustnej, opisując, no mają zagwostkę, bo tam jest dużo elementów, które trzeba ze sobą połączyć. Dajmy na to obrazy Salwadora Dali. A zatem tych kierunków artystycznych, jak widzicie, jest bardzo dużo i ucząc się do tej klasówki warto sobie je powtórzyć, zarówno jeśli chodzi o filozofię, jak i psychologię, jak i właśnie te kierunki artystyczne. Natomiast w Polsce, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasze tutaj rodzime strony, to z pewnością uczyliście się i musicie powtórzyć o najważniejszych grupach poetyckich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I ja tutaj tylko zaznaczę. Skamander. Awangarda krakowska, poeci drugiej awangardy, no futuryści, o których już wspominałam. A zatem, proszę Państwa, na podstawie nie wolno o tych grupach zapomnieć. Może tak, proszę Państwa, króciutko. Jeśli chodzi o Skamandra, to była to grupa młodych poetów skupionych w takim klubie, w takim lokalu pod Picadorem. Oni oczywiście też założyli taki kabaret pod Picadorem wydawali czasopismo, skamander, wiadomości literackie. Trzą grupy to oczywiście Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechon, Jarosław Iwaszkiewicz i wokół nich, prawda, tam powiedzmy orbitowała Maria Pawlikowska-Jasnorzeska czy Kazimiera Iłłakowiczówna. Niemniej, mimo że ta grupa była programowo-bezprogramowa, to dało się zauważyć, że w tej poezji z Kamandrytów mamy bardzo wyraźne dążenie do teraźniejszości. Poeta staje się tak naprawdę częścią tłumu, bierze udział w życiu państwa, rzecz jasna, angażuje się. To było na pewno w kontraście do tego, co widzieliście w minionej epoce. Kiedy to w okresie młodej polski artysta był kapłanem sztuki, którego zupełnie nie interesowały te kwestie społeczne. Oczywiście wprowadza się do tej poezji nie tylko język powiedziałabym potoczny, czasami zdarzają się grubianizmy i także wulgaryzmy. Bohaterem staje się zwykły człowiek, everyman, stają się tłem różnego rodzaju zwyczajne wydarzenia, chociażby jazda tramwajem. Jak w utworze do krytyków Juliana Tuwima. Z kolei, jeśli chodzi o awangardę krakowską, no to ta grupa już posiadała bardzo dokładny program. Był to taki manifest, zresztą opisany bardzo dokładnie przez Tadeusza Pipera. I w tym manifestie, proszę Państwa, padały takie hasła, jak konieczność, by Spojrzenia na artystę nie jako na natchnionego człowieka, członka społeczeństwa, ale na konstruktora. Artysta staje się więc, poeta staje się więc według awangardystów, rzemieślnikiem. Tak jak szewc, piekarz, którzy mają określone czynności do wykonania, tak poeta również ma przybrać taką postawę. Konstruuje, buduje zdania i jest konstruktorem zdań. Ponadto temat poezji awangardy krakowskiej, 3 razy M. Miasto, masa, maszyna. Mówi sam za siebie, fascynacja cywilizacją, fascynacja techniką. No i pojawienie się tak, zwanej, tak zwanych ekwiwalentów uczuć. Dlaczego, proszę Państwa? Chciałabym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo czytanie wierszy awangardy krakowskiej nie jest zadaniem prostym. Tak jak powiedziałam, obowiązywała tutaj ekonomia języka. Otóż artyści twierdzili, że poezja jest szczególnego rodzaju formą właśnie organizacji języka, w której pracuje poeta rzemieślnik. Język poezji, poezja jako taka, pozostaje w opozycji do języka prozy. Jeśli więc przyjmiemy, że język prozy nazywa pewne rzeczy, nazywa przeżycia, nazywa emocje, to poezja ma posługiwać się pseudonimem poetyckim. Na czym to dokładnie polega? Pseudonim poetycki ma być zawsze w opozycji do znanych nam z języka codziennego nazw. A zatem, moi drodzy, jeżeli mamy jakieś bardzo powszechne, dobrze znane słowo, to tu należało zastąpić je jakąś ciekawą peryfrazą, czyli innym właśnie takim rodzajem równoważnika znaczeniowego takim omówieniem. I takim przykładem, właśnie, tej pseudonimizacji poezji jest już słynna peryfraza Tadeusza Pipera, że cytryna to jest oczywiście żółte oko uśmiechu. Myślę, że bardzo ładna peryfraza. Jeśli chodzi o drugą awangardę, to nie zapominajcie, że mamy tutaj jakby dwa ośrodki: Lublin, moje rodzinne miasto, w którym działał między innymi Józef Czechowicz oraz Wilno, w którym pisał Czesław Miłosz. Generalnie poetów drugiej awangardy, moi drodzy, cechuje katastrofizm, wizja końca świata, apokaliptyczność tych wizji, ale także bogata metaforyka, która jest pełna, ta twórczość jest pełna symboliki. Często mamy takie nawet romantyczne powiedziałabym sposoby operowania yy, wizją świata, czy właśnie przedstawiania tego świata. No, ale może dosyć o poezji, bo to tak ma być powtórka. Przejdę teraz do tych ważniejszych utworów, jakie pytania mogłyby paść na takiej dużej, zbiorczej klasówce. Na pewno przedwiośnie, na pewno granica, na pewno ferdydurkę, na pewno sklepy cynamonowe. No, bo to są te takie powiedziałabym sztandarowe lektury, jakie mogłyby się pojawić podczas takiego sprawdzianu. Mam tu na myśli oczywiście poziom podstawowy. Jeśli chodzi o ferdydurkę, to z pewnością zapytałabym was, czym jest forma. Czy jest to jakiś rodzaj schematów, konwencji, w której w którym ujmujemy świat, w którym ujmujemy nasze relacje? Proszę pamiętać, że przejawem formy w tej powieści są pupa, łydka i gęba, czyli takie wyrazy, metafory odnoszące się do części ciała. Ale pupa. Odnosi się do udzieciniania, upupiania swojego oponenta, a więc nie przyznawania mu prawa do dojrzałości. Łydka z kolei jest związana z symbolicznym pragnieniem młodości, takiej powiedziałabym, bez troski, ale również z takim życiem, nie powiedziałabym, opartym na zdrowym trybie funkcjonowania, sport, takie biologiczne aspekty tego życia. No i proszę Państwa, gęba, a więc. Coś, co możecie doskonale skojarzyć z maską, z taką próbą zachowania pozorów na zewnątrz i traktowania ludzi tak, jak myślimy o nich. Czyli nie do końca dostrzegania w nich tego, kim są. Zresztą pamiętajcie, że Gombrowicz zawsze podkreślał, iż bez formy nie da się funkcjonować, bo może być takie pytanie na klasówce, czy bez formy da się żyć. I Gombrowicz wielokrotnie podkreślał, że niestety forma jest narzędziem komunikacji pomiędzy ludźmi. Z kolei jeśli chodzi o przedwiośnie, to z pewnością chciałabym wiedzieć, czy potraficie... Wytłumaczyć mi, dlaczego jest to powieść polityczna. No i tutaj powinna paść odpowiedź, że przedwiośnie zawiera trzy drogi, trzy wizje rozwoju Polski po odzyskaniu niepodległości i po wojnie polsko-bolszewickiej. Mamy zatem, proszę Państwa, wizję utopijną prezentowaną przez Seweryna Baryka jeszcze w drodze do Polski w pociągu, a zatem ten mit szklanych domów. Mamy zatem ewolucję, a więc te powolne reformy, stopniowe reformy, które nie odbędą się bez kosztów, ale jednak są potrzebne. I pieniądze z początku wydaje się na to, co jest najistotniejsze, najważniejsze i to oczywiście Szymon Gajowiec. No i mamy rewolucję, więc rewolucję, którą nasz główny bohater, Czaruś Baryka, widział w baku, widział czym ona jest. I wiedział doskonale, że coś takiego nie może się powtórzyć w Polsce. A mimo to e, chodził na zebrania komunistów, którzy taką e, wizję rewolucji, przyłączenia się Polski do Związku Radzieckiego głosili. No ale przedwiośnie to nie tylko polityka, to też powieść o dojrzewaniu głównego bohatera. Pamiętajcie, że Cezary stracił rodziców, że znalazł się w Polsce sam, że gajowiec mu pomagał, e, że w, przyłączył się do wojny polsko-bolszewickiej. Po niej w nagrodę, można powiedzieć z wdzięczności za uratowanie życia, Hipolit Wielosławski zaprosił Cezarego do swojego majątku na Włocie, i tam widać. Fenomenalny kontrast pomiędzy sposobem życia bogatej szlachty bogatego ziemiaństwa, a życiem na przykład chłopów w pobliskim chłodku. Mamy też taką dramatyczną, namiętną miłość Cezarego do starszej od niego zaręczonej laury. No i niestety miłość, tak jak powiedziałam, nie się dobrze, bo Laura wychodzi za mąż, a Cezary zostaje sam. Z pewnością też zapytałabym was, co znaczy przedwiośnie jako tytuł. No i tutaj musielibyście powiedzieć, że to jest nie tylko kwestia pory roku, o której jest mowa w książce, ale także jest to przedwiośnie życia Cezarego, bo on dopiero się uczy, szuka swojej drogi życiowej i jest to także przedwiośnie w sensie metaforycznym, a więc odradzanie się wolnej Polski. Jeśli chodzi o granice, no to takim standardowym pytaniem jest pytanie o rodzaje granic w powieści naukowskiej, powieści, która pierwotnie miała nosić nazwę schematy. Zatem mamy granicę moralną, która jest wielokrotnie przekraczana przez bohatera tej powieści, Zenona Ziębiewicza. Mamy granicę ludzkiego cierpienia i ta granica ewidentnie tutaj jest przekroczona w przypadku Justyny Bogutówny, bo kończy się to wszystko tragicznie. Mamy granice społeczne, ponieważ bardzo wyraźnie naukowska pokazała nam na przykładzie kamienicy Cecylii Kolichowskiej, jak bardzo ludzie są podzieleni. Mamy szlachtę, bogate ziemiaństwo, mieszczan, urzędników, ale także biedotę ludzi, którzy nie mogą już na nic zupełnie liczyć. Mamy granicę filozoficzną, czyli granicę poznania rzeczywistości, co się pięknie uwidacznia w dyskusji Karola Wąbrowskiego z księdzem Czerlonym. No i moi drodzy, zapytałabym o nowatorstwo powieści naukowskiej, czyli właśnie o ten słynny już początek, który przedstawia koniec, a więc jest to taka celowa inwersja czasowa, bo naukowska pokazuje nam, jak do tego doszło, skupiając się właśnie na psychice postaci i na podejmowanych przez nich decyzjach. No i rzecz jasna, moi drodzy, sklepy cynamonowe, nie wiem, bo każdy ma do wyboru jakieś tam opowiadanie. W niektórych y, szkołach omawia się wszystkie, 13, w innych tylko wybrane. Ale jeśli chodzi o sklepy cynamonowe, to musicie pamiętać, że forma, w jakiej są zapisane te opowiadania, to jest, proszę Państwa, liryzacja prozy bądź proza poetycka. Stąd liczne, nagromadzone środki poetyckie. Ale tutaj najczęściej będziecie pytani o mityzację rzeczywistości, czyli takie ukształtowanie świata, żeby przypominało ono rzeczywistość z mitu, ufantastycznienie się. Świata. I to widzicie już w tytułowym opowiadaniu, kiedy główny bohater, wracając po portfel zapomniany przez ojca do domu, błądzi po, wydawałoby się, dobrze znanym mieście, trafia do upragnionych sklepów cynamonowych, potem do budynku gimnazjum, w którym w środku nocy odbywają się lekcje. No i tutaj mamy cały ciąg takich onirycznych, sennych wydarzeń. I już tutaj wiemy, że ta biografia tego człowieka jest przetworzona przez fantazję, przez wyobraźnię dziecka. No i zaczyna być opowieścią fantastyczną, w którym realne przedmioty, postaci, budynki zyskują miano właśnie takich, powiedziałabym, fantastycznych, baśniowych z powodu tego, takiego sposobu widzenia świata. Myślę, że to będzie dosyć długi odcinek i szczerze mówiąc uważam, że można by na ten temat jeszcze mówić, mówić i mówić, ale dla mnie to jest taki moment, że muszę skończyć i powiedzieć Wam, że no to byłyby te wszystkie zagadnienia, które chciałabym poruszyć na takim sprawdzianie z dwudziestolecia międzywojennego, których powinniście pamiętać i sobie je jeszcze przyswoić. Dziękuję za uwagę.